Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt w imieniu Klubu Polskie Stronnictwo Ludowe przedstawić stanowisko do projektu ustawy Kodeks Spółek Handlowych. Projektodawcy tutaj przedstawiali różne argumenty i pragnę się tutaj nie zgodzić z tymi argumentami. Padało słowo bezrobocie, ożywienie gospodarcze. Nic dzisiaj nie przeszkadza, żeby mogły powstawać firmy. Przecież w poprzedniej kadencji nowelizowaliśmy szereg ustaw, wprowadziliśmy 3 ustawy deregulacyjne. Również jest możliwość dzisiaj zakładania małych firm przez internet w domu i nic nie przeszkadza, żeby takie firmy, takie wpisy bezpośrednio w gminach można było dokonywać. Są znacznie mniejsze koszty też. Również nic nie przeszkadza, żeby można było zakładać spółki osobowe i prowadzić taką działalność. I w związku z tym kompletnie dla mnie niezrozumiałe jest, dlaczego wyrwane z kontekstu z tej ustawy zapis o obniżeniu kapitału zakładowego raptem ma dać profity dla polskiej gospodarki, dla polskich przedsiębiorców, a także tutaj zmniejszyć bezrobocie. Powiem po wnikliwej analizie tutaj wnioskodawców, pragnę się nie zgodzić z wieloma argumentami, a że jest to wyrwane z kontekstu, to muszę powiedzieć, chociażby przytoczyć artykuł 233 Kodeksu Spółek Handlowych, gdzie pisze jasno, jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowych kapitałów oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany zwołać niezwłoczne walne zgromadzenie wspólników. I teraz jeżeli rejestrujemy spółkę i spółka ponosi koszty w wysokości 1000 zł, czyli już na kolizję prawną narażamy się na samym początku tychże przepisów i działamy niezgodnie z prawem. W związku z tym chyba projektodawcy nie do końca wszystko tutaj przemyśleli. Poza tym jak jeden grosz w istocie może być odpowiedzialnością? Czyli to pozostaje spółka bez odpowiedzialności w ogóle wspólników. Teraz kwestia zaciągania zobowiązań. Jeżeli zaciąganie zobowiązań i całość działalności, ryzyka działalności ma być przede wszystkim przerzucona na kontrahentów, gdzie dzisiaj i tak kontrahent, czyli ten wierzyciel jest słabo istotnie stroną, patrząc też na wymiar sprawiedliwości, który działa opieszale, no to nie do końca też rozumiem. Jest to takie trochę działanie, być może, że w przyszłości pojawiłoby się wiele słupów, a tych słupów jest coraz więcej, bo w zarządzie całkiem różne mogą być osoby i nie zawsze zarząd odpowiada i z członków zarządu też nie zawsze można wziąć tutaj, pociągnąć ich do odpowiedzialności, uzyskać jakiekolwiek wpływy finansowe. I teraz zapytanie jedno, no jeżeli ktoś prowadzi biznes, no to wydaje mi się i zapytanie do projektodawców, czy powinien mieć jakiś kapitał? Ja uważam, że tak, że powinien mieć kapitał. Jeżeli chce zakładać spółkę kapitałową, to przynajmniej ten minimalny 5000 kapitał powinien mieć. Ja jako prowadzący działalność gospodarczą uważam, że nie jest to w ogóle barierą i nie trzeba takiej nowelizacji dokonywać, bo nawet nowelizacja w 2009 roku nic nie dała i nawet można powiedzieć była szkodliwa. I jak przedsiębiorcy, uczciwi przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą, to patrzą jaki jest kapitał zakładowy spółki i to jest niezmiernie ważne. I patrząc z pozycji działalności gospodarczej, to dzisiaj ważne jest ochrona wierzyciela. Ograniczenie, ta nowelizacja prowadzi jeszcze do ograniczenia ochrony wierzyciela. Liberalizacja przepisów przy tej globalizacji dziś, szczególnie dla polskiego kapitału rodzącego się i działalności gospodarczej, uważam, że nie jest korzystna. To jest następny czynnik, który przemawia za tym, żeby nie przyjmować tejże nowelizacji i przedyskutować jeszcze ją bardzo długo i być może, że jeżeli chcemy stosować rozwiązania francuskie, niemieckie, to warto założyć spółkę tutaj troszeczkę inną, czyli inaczej podejść i wydzielić jak gdyby pod tytuł, czy inaczej, czy w inny sposób podejść do tego. Natomiast te spółki prawa handlowego, spółka prawa handlowego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka kapitałowa, która na dobre zakorzenia się w polskie prawo i w polską działalność gospodarczą, powinna być w takim kształcie i nie zmieniałbym tego kapitału zakładowego. Natomiast jeżeli mówimy o ożywieniu gospodarczym, jeżeli mówimy o bezrobociu,
jeżeli mówimy o tym, co trzeba zrobić, to myślę, że inne czynniki decydują. Jak sprawny chociażby system sprawiedliwości, który ogranicza, że wierzyciel pozostaje sam sobie i ci, co są nieuczciwi, dochodzenie tych, powiedzmy, wierzytelności jest bardzo trudne. Ustawy deregulacyjne, dobrze, żeby dalej były kontynuowane i znoszenie tych barier, ale na pewno nie ta bariera jest główną przyczyną bezrobocia. Sprawna, przyjazna administracja, następny czynnik i odpowiedzialność urzędników za to, co robią. Bo urzędnicy za to nie odpowiadają, co robią. Nie do końca. Wsparcie finansowe środkami krajowymi i unijnymi przede wszystkim. Inwestycji, ani kapitału ludzkiego. I to może tworzyć miejsca pracy. Wsparcie tam, gdzie tworzą się miejsca pracy. Promocja polskiego eksportu, jasne przepisy podatkowe. To są niektóre rzeczy, które mogą przyczynić się do tworzenia miejsc pracy i ożywienia gospodarczego, ale na pewno nie te przepisy. Także mam prośbę do wnioskodawców, żeby przedyskutować to jeszcze i niestety, ale Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za odrzuceniem tego projektu. Dziękuję bardzo.